Poznajcie dzieci, to są dinusie. Właśnie przyszły na świat. Ich mieszkaniem do tej pory było jajeczko całkiem spore. A teraz przemijają się przez skorupki, aby wyjść i zobaczyć, co za świat ich otacza. Widzimy tutaj bardzo ciekawe rzeczy. A któż to tutaj zagląda? A któż to tutaj wygląda? A tam daleko? Kogo widzimy? Kogo widzimy tutaj jeszcze? Są malutkie dinuśki. Zobaczcie, też się wykluwają jakieś inne maleństwa. Tak cieszą się bardzo, że przyszły na świat. A ich rodzice jeszcze bardziej zastanawiają się, co też będzie, co też z nich wyrośnie. Ale ich dużo mamy. Czy są miłe, czy są grzeczne? Czy będą miłe, czy będą grzeczne? To są małe dinusie. Ciekawe, co z nich wyrośnie. Niedługo wykluły się pierwsze parazaurolofy z czubatą głową. Dinozaury niezwykłe. Kiedy troszkę podrosły, zaczęły normalnie zachowywać się jak dorośli. Mama prosiła dzieci: kochani, chodźcie, będziemy się kąpać. Codziennie musimy myć rączki, żebyście, kochane dzieci, były czyste. Najlepiej jest żyć w czystości. A potem pójdziemy na mały spacerek. Zjemy sobie coś po drodze. Pyszne są dla nas różne smakołyki. A potem spotkamy się z przyjaciółmi, pobawimy się z nimi. A potem odwiedzimy naszego dziadziusia i babunię, którzy czekają na Was z nowymi opowieściami i z bajkami. Kochają Was bardzo dziadkowie. A potem znowu pójdziecie się myć. Ja opowiem Wam śliczną bajkę. A potem zaśniecie słodkim parazaurolofycznym snem. Kiedy Archaeopteryx wykluł się z jajeczka, nikt nie miał nawet pojęcia, że wyrośnie z niego tak wielkie, ogromne stworzenie. Jeszcze nikt nie widział takiego giganta na niebie. Dlatego wszystkie dinusie małe, które stały sobie na ziemi, zadzierały główki do góry, by podziwiać tego niezwykłego dinozaura. Najstraszniejszy jest tyranozaur. Ale nie bójcie się. O tak. Szczerzy zęby, bo się do Was zwyczajnie uśmiecha. Nie bój się, kolego. Ten na przykład mały dinuś w ogóle się go nie boi. Nawet ma odwagę pogłaskać jego wielkie łapy. O, spójrzcie, z morza wyłoniły się makroplaty. Jakie mają długie szyje. Zupełnie podobne do żyrafy. Podziwiają makroplaty żółw i podziwiają inne stworzenia. A któż to? Jakaś jaszczura. Tak, makroplaty
są ogromne. Tylko widzicie ich szyje, ale w oceanie mają ogromny tułów i ogromne płetwy. No cóż, okazałe, wielkie stworzenia też muszą się dobrze odżywiać, muszą spać. Zupełnie jak dzieci. Triceratops też był maleńki, kiedy wykluł się z jajeczka, ale dobrze się odżywiał, dużo jadł i wyrósł na ogromnego dinozaura. Policzcie, dzieci, ile ma rogów. A jaki ma wspaniały wokół głowy kołnierz. Czy też potraficie policzyć, ile na tym kołnierzu mieści się łóżków? No popatrzcie, popatrzcie. Inne dinozaury też są ciekawe i przyglądają się. Liczą tak jak wy. Ile on ma tych różków na kołnierzu wokół głowy? Kiedy tak się liczy i liczy bez końca, to można smacznie zasnąć. Zmęczyć się liczeniem. Stulić głowę, zamknąć oczy i już zapomnieć, na jakiej to liczbie zakończyliśmy? Ile to było? Przywitajcie komptozaura. Ten dinozaur jest roślinożerny. Zjada liście, które sam zrywa. Uwielbia takie jedzenie, bo jest smaczne, zdrowe, lekkostrawne. I wszystkie dinozaury, kamptozaury mają zawsze dobry humor i ochotę do zabawy. Tak jak wy czasami, drogie dzieci. Przecież wy też lubicie zjadać sałatki. Prawda? Kamptozaury mówią wam smacznego. Z innych jajeczek wykluły się pteranodony. Ptaki, które od razu nie umiały latać, oczywiście musiały poćwiczyć, żeby móc po raz pierwszy wzbić się przez tworze. Taki dinozaur latający, pteranodon, miał ogromne skrzydła, wspaniałe, ogromne, mocne, które niosły go w świat. Oczywiście zwierzątka, które nie umiały latać, podziwiały je i dziwiły się: proszę, proszę, jaki oni mają dobrze. Też byśmy chętnie tak się wzbiły wzwyż i poleciały przez tworza, mówiły dinozaury. No cóż, latanie jest bardzo urokliwe, ale czasem dobrze jest nie umieć latać, tylko móc leżeć sobie na ziemi, zamknąć oczy i zasnąć, marząc o niebieskich migdałach.